używamy, głowa też, ręce luźne, albo też trzymamy w środku, albo opieramy na kolanach. Najważniejsze jest to, żeby ręce były luźne, ramiona luźne, a nie spięte, tak? Luźno, głowa też tak jakby nas to ściągnęło za czubek głowy do góry. No i to my też chwilę oczy. Taka prosta instrukcja. Obserwuj swój oddech. Wdech i wydech przez nos. I tylko obserwujesz proces oddychania. Wydaje się dosyć prosta instrukcja, ale niekoniecznie. Ciało, zaczynamy od ruchu głową, obszary ruchu zataczasz. Też większość ćwiczeń, nie wszystkie,
zawsze łączymy z oddechem. Jeżeli to jest jakieś ćwiczenie w ruchu, łączymy je jakoś z wdechem, z wydechem w ten sposób. Jak na przykład w tym ćwiczeniu wdech, albo jakby odchylamy głowę do tyłu, robimy wdech, wydech, pochylamy do przodu. Dostosowujemy ruch do rytmu oddechu. Także swobodnie cały czas sobie oddychasz. Jak ci jest wygodnie, naprawdę takie rytm oddechu prowadzisz. I do tego dostosowujesz ruch głowy. Wdech do tyłu, odchylasz. Wydech, popierasz do przodu. Spróbuj sobie w drugą stronę. Centrum, sylwetkę skłonić na pana, z wydechem, po prawym okulentu, wydech do góry, wydech do drugiego. Z wydechu zawsze opuszczasz to koronę, na wdechu podnosisz się do góry. Też zwróć uwagę na to, że jak robisz ten, pochylasz ciało w dół, też nie tak bokiem, tylko zwracasz się najpierw jakby środkiem klatki piersiowej do kolana. Teraz ciało w dół, podnosisz się, odwracasz do drugiego kolana. Wydech w dół, wydech do góry. Też bardzo proste ćwiczonko, ale jakbyśmy mieli tak powtórzyć to kilkadziesiąt razy, na pewno każdy to otrzymuje. Też dobre ćwiczenie na regulację ciśnienia krwi. Delikatnie dosyć. Działanie jest. Ale jakby powtórzyć to 10 razy. Można powtórzyć to w nogach. To jest w biodrach, w stawach biodrowych na pewno. Teraz do przodu jak najdalej. Ciągasz się ręką. Odstąpię z ziemią. Głowę opuszczasz luźno, tutaj akurat może niezbyt czyste, żeby opierać głowę na ziemi, ale głowę opuszczasz luźno. Jak brakuje ci dużo do ziemi, to możesz spokojnie puścić mięśnie, które trzymają głowę w górze, pozwolić się mięśnie rozluźnić. Swobodnie sobie oddychasz, cały czas świadomy oddech.
stan zmuszowy. I ręce do góry wciągnij. Czy dłonie patrzą na siebie, wnętrza dłoni na siebie. Wyciągasz do góry, jak najwyżej. Tak jakby się chciał dotknąć z sufitu. Jak najwyżej rączki. Każdy. A jak już wyżej nie możesz wciągnąć, to jeszcze milimetr wyciągasz. Jak ten milimetr wyciągasz, to jeszcze pół milimetra. Cały czas świadomy oddech. Oddech świadomy bardzo pomaga w ćwiczeniach. To jest umysł skoncentrowany na oddechu. Po prostu wciąga. Rączki w górze trzymaj. W sumie takie asany, gdzie trzymamy ręce w górze, poza oddziaływaniem na ciało, tutaj na przykład serce wzmacnia, a takie psychosomatyczne działanie to pozwala pozbyć się jakichś takich emocji ciepło gorących, jak złość, gniew. Też nauczyciel mówi, że jak się małżonkowie pokłócą, to niech płyną sobie wieszać firanki. Tak. Wtedy dopiero może tam te emocje zajdą. To było tak, że tam się siedział. Znaczy, że emocje zajdą. Tak, tak. I większość jeszcze trochę wytrzymuje. Można jeszcze je wytrzymać. To jakieś mięśnie osiągną. Ogólnie jak ręce szybko padają na dół, to warto się do lekarza wybrać i serducho przebadać. To jest taka oznaka, że tam serce może... Trzymajmy panowie. Zobaczcie, jak to ma serce. Tutaj. To jest kolega. To jest diagnoza, nie? Że to kardiologa. Mi się poprawiło. W ogóle co ma? Była to metoda diagnostyczna. Przepaść. Jak się wyrobimy, to pokłócić się będzie można. Teraz cały czas wyciągając ręce jak najdalej z ciała. Powolutku przechodzimy tak do poziomu i jak najdalej wyciągamy ręce. Tam złapiemy się albo ze stopy, albo ze łydki, tak jak tam sięgacie daleko. Nogi staraj się mieć wyprostowane. Cały czas tutaj nie ćwiczymy w ten sposób, że staramy się wygiąć pałą, żeby głową dotknąć kolan, tylko staramy się głowę jak najbliżej do stóp. Ej, wolno z ciebie, proszę. To znaczy, że już lekarz nie pomoże. To jest, że gimnastyka już. Tak, to gra. Ty to gra masz. I też tutaj jest brzegę, ładnie można pracować na wdechu. Wdech to jest ta faza taka bardziej aktywna praca, czyli na wdechu się trochę wyciągamy do przodu, jak najdalej do stóp, zbliżamy głowę, a wydech. Lekkie osadzenie w pozycji, rozluźnienie. Wdech pracujemy, wydech rozluźnienie. Tak z boku w stanie może być niewidoczna ta różnica między wdechem a wydechem, to może być taka niezauważalna. Dużo się naprężamy i rozluźniamy, może być niezauważalna z boku. To jest taka właśnie delikatna praca w tej jodze. Przez taką delikatną pracę, tak bardziej stałe owoce praktyki. Niż jak to zrobimy bardzo szybko, że tam parę dni na przykład coś ciągniemy, będziemy dotykać głową kolan, a tydzień przestaniemy ćwiczyć i wrócimy do punktu wyjścia. Gimnastyce. Gimnastyce są bardzo spięci. Do góry. Teraz i razem. Czanko, też pewnie większość zna. Motylek, leci prosto. Kapka się wzięła tak do przodu, lekko mięta, żeby pało. Kapka do przodu. Thank you.
też fajnie rozluźnia tutaj, jak można myśleć, obszar z miodem. I też wszelkie jakieś sprawy stworzenia, które siedzą w tym obszarze, w biodrach, też pomaga nam pozbyć się, rozluźnić wszelkie napięcia, też sfera seksualna, jakieś problemy z potencją na przykład, albo jakieś bolesne miesiączki kobiet. Trzymać pozycję, bardziej odczuwać działanie pozycji,
ciało, na psychikę. Były takie pozycje, właśnie pozycje stojące. Jogini robią. Jest takie święto, mamy Shivaratri. To się całą noc praktykuje takie pozycje. U nas to przypada w lutym, akurat do snów, do znaków. Do znaków? Wody, tak właśnie. Ryby? Co? Ryby? Tak. A nie ryby? No ryby. Nie, tak. Ryby to końcu. Ryby, ryby. Ryby, ryby. Do tego, że się zakorzenić trzeba.
Uma pozycję trzeba. Szyjki. Spróbuj sobie na drugą nogę. Tam jest najmocniejszy. Trudniej. Osadź się na tej nodze, na której stoisz, na której staniesz. Jak już stawisz na wagę, to kolanko, które jest tutaj, tak wciągnie w dół, wciągnie w dół kolano, to bardziej stopa napiera na budow, wtedy stopa się nie zsuwa. Tak? Jak bardziej to ciągnie w dół. Tak, masz na wagę. Rączki do góry. Skuj wagę na tyle. Tak. I taka pozycja elegancka do praktyki na Maxiwaradzi. Albo na Maxiwaradzi, czyli jakiś tam ruch księżyca popełnię. Ulubione, żeby ginął w okazji praktyki. Zimna, to oni mają taki strój do ćwiczeń, to są traktaty, jakie są cenne, że są odziani w wiatr, tak, instrukcja. Tutaj zimą trochę trudno, bo ciesiami w wiatr. Wiatru narodziłeś się trudno. Dobra, się poruszaliśmy. Trochę, no, mimo czasu mamy tu jeszcze trochę na jajowi, no. Pokażemy. Też będziemy sobie. To jest pozycja wygodna. Nogi do po prostu. Jak ciężko ci siedzieć, nie skrzyżem, to będziesz na stojąco sobie. Ja ci chodzi pora siedzieć. Ktoś był na lejce? Ostatni był. Ostatni był, no. Jeszcze nie tutaj, ale... Ja widziałam, jak ktoś uprawiał na motorycznie. Na lejce? Nie, 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 nie. Dla niego ogólnie zajmuje się pożytkami energii, czakramami. Co słyszeliście? Czakram, takie bardziej w Polsce popularne. Czakram. Czakram pawelski, smog pawelski. Wiecie co takiego. Bardziej prawidłowa nazwa czakram. Z sanskrytu, nie czakram, taka nazwa spuszczona. Oznacza po prostu ośrodek energetyczny. Laya Yoga mówi, że mamy jakby takie dusza, ma takie wewnętrzne organy, które są ośrodkami energii. Takim, no, po prostu się tych siedmiu takich głównych czakrach. No tak przedstawiane są w różnych kolorach. Nie tyle one posiadają różne kolory, co pracuje się z nimi przez te kolory. Ogólnie plan jest taki, że zrobiliście jakąś praktykę z Jogi. Nie będę tak ostatnio tam będę nawijał. Usiądź sobie z pielęgnowanym. Ja tylko powiem, że o ilości płatków. Piszmy sobie Hatha Jogę. Hatha Joga jest ściśle związana z pierwszym ośrodkiem, który nazywamy Muladhara Chakra. Ośrodek Muladhara. Mula to jest korzeń przymaczyny, dara. Miejsce takie dzban, czyli miejsce korzenne, podstawa nasza. Ale na początku spionijmy kręgosłup, oczy przymknij i tak oddycha, że wdech jakbyś ciągnęła od podstawy wzdłuż kręgosłupa, aż ponad szczyt głowy, nie kończysz tutaj na czubku głowy, tylko jakby tak, jakbyśmy wyciągnęli ręce do góry, gdzieś w tą okolicę oddech trafia. Z wydechem z tego punktu nad szczytem głowy wraca z powrotem do podstawy. Idealnie by był jakby oddech był świetlisty, czyli przepełniony światłem. Jasny, taki świetlisty oddech. Z wdechem ciągniesz do góry i z wydechem oddech wraca. W
jodze mówimy, że w ciele duchowym, eterycznym znajduje się taki główny kanał energii, suszumna. Możemy sobie wyobrazić taki dość gruby sznur, strunę może bardziej wypełnioną światłem. Ona się zaczyna gdzieś tutaj w miejscu, gdzie nasze cztery litery stykają się z ziemią w osi ciała, a kończy się tutaj ponad szczytem głowy takim pięknym kwiatem o tysiącu płatkach. Mówimy Chakram Sahasrara. I sobie od podstawy zdechem wzdłuż tego kanału oddech wędruje do góry z wydechem na dół. Przenieść teraz koncentrację tego miejsca właśnie, gdzie nasze cztery litery stykają się z ziemią. I tam sobie wyobraź taki kwiat o czterech płatkach. Te płatki są tak rozmieszczone, że pierwszy płatek jest z tyłu, z lewej strony. Następny jest tutaj jakby kolano idzie. Z lewej strony, trzeci płatek z prawej strony pod skosem. I ostatni, czwarty płatek z tyłu, po skosie, po prawej stronie. Ściągnę, to wam pokażę. Tak mniej więcej sobie tak ten czekam wygląda. Ale się kiedyś z takimi szczęśliwymi obrazkami są takie różne jantry do praktykowania z ośrodkami energii. Uważamy sobie jeden płatek z lewej strony, drugi z lewej strony, tak bardziej pod ukosem z przodu, drugi z prawej strony pod ukosem do przodu i z prawej strony z tyłu. Da się tak wyobrazić, tak, że siedzisz jakby na takim kwiatku o czterech płatkach, albo ten kwiatek jest wewnątrz ciebie. Cały czas ten oddech jest taki, że od podstawy ciągniesz do góry, z góry wydech trafia w środek tego kwiatu. Te ośrodki energii mają swoje wibracje, swoje dźwięki. To może ktoś tam się interesował, się spotkał. Ten dźwięk pierwszego ośrodka to jest lam. My się trochę bardziej rozbudujemy, bo również płatki mają swoje wibracje. I pierwszy płatek tutaj zawsze zaczynamy od lewej strony z tyłu, pracując sobie z ośrodkami energii. To będzie dźwięk wam. Zrób coś takiego, że z wdechem ciągniesz sobie oddech do góry, to jest ponad szczyt głowy, a z wydechem to jakby ten dźwięk spływał z góry i tutaj z tyłu ten płatek uderzał sobie, tak, tak kropla by spadała z góry na dół. Spróbuj z wdechem sobie wciągnąć tą energię do góry, a z wdechem wypowiadając tą wibrację, by ta wibracja trafiała właśnie z tyłu ten płatek. Bam, 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 bam. Potem znowu wdech do góry, wydech. Bam, 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 bam.
Wam wypowiadamy zawsze na długość wydechu, to może być właśnie wielokrotność wam, ale może być też, że bierzesz wdech. Przenosi świadomość teraz z lewej strony, z tyłu, bardziej do przodu, pod skosem. I tam mamy dźwięk sian. I tak samo wdech do góry. I wydech sian, 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 sian. Strony, bardziej z przodu, trzeci płatek, dźwięk szan. Wdech do góry, ciągniesz aż ponad szczyt głowy i z wydechem szan, 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 szan. Zawsze na końcu raz mentalnie.
nakładki, pierwszy lotos, od którego niektóre szkoły jogi zaczynają w ogóle wszelką praktykę ze środkami energii, niektóre się anahaty serca, ale mówimy, że ten lotos, który jest odpowiedzialny za nasze bytowanie tutaj na tej płaszczyźnie, na ziemi, na to, jak funkcjonujemy w tej rzeczywistości. Ogólnie osoby, które dobrze ten ośrodek pracuje, będą zawsze zadowolone, będą dobrze im się żyło, będzie dobrze im się mieszkało, dobrze pracowało, w ogóle w 95% będą zadowolone ze swojej egzystencji. Jeżeli masz ten ośrodek zanieczyszczony, to rozumiesz. Zawsze będzie coś nie tak. Pojedziesz na wakacje, pogoda nie taka, w pracy a to tak, bo to szef taki, a w domu kurde sąsiad nie taki. To jest oznaka, że ten dziaka gdzieś tam sobie funkcjonuje nie za bardzo. Kiedy ośrodek dobrze pracuje, mówimy, nasze życie jest takie bardzo, jakby to powiedzieć, w pełni przejawione. Realizujemy się dobrze i w pracy, i tam, gdzie mieszkamy, i zawodowo, i prosperity nam funkcjonuje, i również zdrowie. Pierwszy płatek Wam to jest dźwięk drugiego lotosu żywiołowody, on nawilża strukturę ziemi. Jak tu masz problemy, że tam cię boli coś, jesteś sztywny, to znaczy, że ten płatek ogólnie szwankuje. Sztywność również, jakieś schematy myślowe mamy sztywne. Takie rzeczy, że nie wiem. Przeprowadzka to jest w ogóle jakaś abstrakcja dla nas. Po prostu sztywno się trzymamy do jakichś reguł, to znaczy, że ten płatek sobie tutaj powinniśmy opracować. Ogólnie zawsze w czakramach jest tak, że pierwszy płatek jest płatkiem inicjacyjnym i póki tego pierwszego płatka jakby nie oczyścimy, to inne płatki też nie zaczną nam dobrze funkcjonować. Jakieś pytania macie? Jak to się oczyszcza? No tak właśnie. Wibracją. Z tym, że jeżeli ktoś nie ma doświadczenia za bardzo z pracą ośrodkami, to ta właśnie taka ilość odpowiednia, którą tutaj robiliśmy, czyli trzy powtórzenia sobie na ośrodek, taki na każdy płatek. Łatwo zapamiętać. Wam, siam, szam, sam. Ogólnie tych ośrodków tu mamy 7 podstawowych, jakby sumując wszystkie płatki, to mamy tam te 50 płatków. Mówi się, że te 50 płatków przejawia takie różnorodne energie, które w zależności jak pracują, tak nasze życie wygląda. Kiedy coś w naszym życiu jest nie tak, to jest po prostu lajoga mówi, że któryś z tych płatków po prostu nie pracuje odpowiednio. I jak kata joga, że pracujemy z ciałem, to tutaj pracujemy z duchowymi takimi energiami i poprzez pracę z określonym tutaj sobie płatkiem, określonym czakrami możemy wpływać na to, jak będzie nasze życie wyglądało. A co z tymi czakrami, które mają na 90-1000 płatków? No to mówimy, z 4 sobie poradzić. Tak, tak. 1000 płatkowy to jest lotos. Aron, sam stary. Jak się w kontekście z tym pracuje? Albo nawet za nachatę. Ogólnie wyobraź sobie lotos sobie z 1000 płatkowy. On jest ułożony tak, że jest takie wieńce po 50 pewnych płatków. Mówiąc płatki, nie poleca się takiej pozycji. No, jak sobie... Moje strony energetyczne przyniosą, że... Możesz sobie na krzesełku usiąść albo pójść postać. Mówimy płatki, ponieważ jak osoba jest jasnowidząca, to ona po prostu widzi te ośrodki energii jako takie
świecące kule, takie wydłużone, które bardzo przypominają płatki. Wobec tego jest taki, masz u góry sobie taki wieniec 50-płatkowy, na tym jest jeszcze jeden wieniec, jeszcze jeden, one w sumie dają 1000 płatków. Te wszystkie płatki, tu masz 50 płatków, tu masz w 7 ośrodkach też 50 płatków. Takie kanaliki sobie wyobraź, takie struny, które są, przepływają sobie. Każdy z tych 50 płatków jest połączony z jakimś płatkiem sobie tutaj. To jest bardziej skomplikowane, bo Laya Yoga mówi o 230 ośrodkach, z którymi pracujemy. Ich jest 360 takich ciakr w ogóle w ciele. 7 jest podstawowych, dla niektórych tam na takich zajęciach się tam wspomina. Kanały oddechowe są tutaj połączone. One tak działają, że masz tutaj główny kanał, ten suszulny, taki najbardziej znany. Te 7 czakramek jest jakby nanizanych, tak jak, nie wiem, nałożonych na nie. One przez środek przebierają. Oprócz tego jest pełno takich drobnych tutaj nitek, kanalików, które tam są połączone. Pracując sobie z tym ośrodkami, potem czyścisz ten kanalik tutaj aż do Sahasrara. Czyszcząc te wszystkie ośrodki od podstawy aż tutaj do ajnam, tutaj do tych lotosów tajemnych, tutaj, no, na samym końcu Sahasrara się bierze. Laya Yoga też pracuje takim systemem, ostatnio wspominałem, 7-letnim. 7 lat to jest 7 ciał. Właśnie w tym roku mamy rok, to wspominałem, Sahasrara. To jest rok dobry do pracy tutaj z tym ośrodkiem. A jakiś dźwięk się wtedy też generuje przy pracy z tą światłością? Ale to jeden dźwięk... Ale nie ma tysiąca pewnych dźwięków. No właśnie to... Bo nie, tak są. Znaczy, one się powtarzają ogólnie. 50. Masz 50. Tak? No. 50? Tak, masz 50 różnych dźwięków tutaj sobie w tych ośrodkach. My poznaliśmy sobie tutaj 4. Nie? One się powtarzają później przy tej, tak? Potem jedziesz 50, 50, 50, 50. Ciężka praktyka, bo jest łatwo zgubić te płatki. 7 lat, mówimy się, to jest taki cykl dobry do praktykowania. Ogólnie energia idzie z góry na dół. Mamy rok Sahasrara, przyszły rok będzie rokiem ajny, gardła, serca. Aż tutaj, to dobrze do podstawy. Dobrze, właśnie dobrze rok na zaczęcie. Chociaż przeważnie najwięcej ludzi zaczyna praktykować w roku serducha, nie? Ponieważ cała nasza planeta, jako ludzkość, jako całość jest na poziomie serca. Ja, dusza, nie? Ale tak naprawdę to powinniśmy od podstawy zacząć, bo to jest ten pierwszy ośrodek, który musimy sobie tutaj oczyścić, to jest odpowiedzialny za te nasze funkcjonowanie. Jeżeli nie będziemy dobrze funkcjonować sobie, co z tego, że będę tam, o, nie wiem, podróże astralne, cuda nie widzę, robił, ale nie będę miał za co, nie wiem, i chleba kupić, i będę cały czas chorował, i połamany będę, i różne rzeczy takie mogę spotykać nieprzyjemne. No, to jest znaczy ten pierwszy ośrodek. Ludzie bardzo lubią tutaj właśnie z Adźmią pracować, z wyższymi losami, cuda nie widzę, anioły, dewy. To jest też fajne, ale bez tej podstawy. Chodzi o to, że miałem rzeczy takie, że potrafiłem sobie właśnie wygenerować taki na czole takie uczucie, które od którego takie przechodziły od góry do dołu, takie mnie, nie wiem, takie dema przechodziła. Lotos płaskowy. Dlatego często się tu wyobraża, że takie trzecie oko, nie? Ajna. Ale on jest podstawą innych lotosów, które się tam powiedzmy w bardziej zaawansowanych grupach. Ale na początku są tutaj dwa lotosy. Tylko jakie to ma znaczenie, czy w ogóle, czy to, że mi się to zdarzyło tak spontanicznie, to oznacza, że powinienem z tym pracować? No, ogólnie jest to takie przykre, ale wszystkie takie rzeczy, że gdzieś tam czujemy ciepło, jakieś dreszcze, albo jakieś tam rozbłyski światła, to jest nic innego jak oczyszczanie tego ośrodka. Ktoś tam się oczyściło i takie po prostu było.
po prostu rządzi się, fiksuje na tym, że gdzieś tam siedzi, medytuje i tam, nie wiem, jakieś rozbłyski światła, jakieś mrowienie, ciepło. Super gra na misach i gongach, zresztą dzisiaj będzie miała koncert.